No, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj ten... będziemy musieli zająć się tymi wysotkami, co wczoraj przyszły. No, trochę roboty nas czeka. No niestety, kurde, tur jeszcze jest zepsuty. No i trochę nie wiem, jak to rozwiązać teraz, bo ładowarką na pryzmę nie wjadę, bo mi się topi. Jak mam w łyżce wysłodki jeszcze, a w sumie na pusto i też nie wjeżdża. Także no trochę nie wiem, trzeba będzie po prostu rzucać na górę i ten. I będę musiał ubijać jeszcze ciągnikiem dodatkowo. Najpierw muszę się w sumie dokopać tam, bo zawalili mnie tymi wysotkami. Chociaż może po tej stronie przyjadę. No, cztery ciężarówki przyjechały. No, jest tego trochę. Założyć w sumie było można, bo tak to nie widzę, jak to zrobić. Chyba będę musiał ten lemiec założyć. Łukasz dzisiaj musiał wolne wziąć. Także no, trochę zabawy będziemy tu mieli. Dobra. Jakoś to trzeba zrobić. Wczoraj się też trochę wkurzyłem, bo gościu od paneli słonecznych nie przyjechał. Twierdziłem jednak, że rezygnuję z tych paneli, nie będę zakładał tego na razie, bo nie wiem, nie widzę sensu na razie tego zakładać. Teraz mam znowu, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale podpisałem umowę na prąd na stałą cenę na 4 lata. Zobaczymy, czy się opłaci, czy nie. No mówią, że cena za prąd i tak ma cały czas rosnąć. Także zobaczymy, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Cena jest dosyć wysoka. No ale co zrobić tutaj? Tutaj wezmę. No tu się trochę psuje. Z góry, no ale tu z brzegu jest. Tu wszyscy z brzegu. W sensie tu dalej profil jest w miarę dobrze. Tu widać różnicę wysotek. Tutaj też w sumie teraz tu są ładne. Tu są ładne. A te trzecie to mi takie, no już takie niezbyt mi przywieźli ten trzeci transport. Takie już jak sypał, to śmierdziało trochę. No ale co zrobić, takie przywieźli, no to takie musiałem przyjąć. I tyle. Ten, mam pomysł, że odkrywamy tą pryzmę i zaczepiamy do mojej te szóstki ten lemierz. I lemierzem będę to wpychał. Bo inaczej to nie widzę, nie wiem, jak mamy to zrobić. Siłownika nie ma. Jakoś może tego tura by się udało odczepić. No ja, bo to trzeba było dać, bo na ściany, nie? Żeby ten... No, to trzeba teraz otworzyć. Ja nie lubię wysłotek. Tutaj ta jest najgorsza.
szali. Tur odczepiony, mam lemiec założony, ale do lemiesza to bym wolał 88-30 jednak. Jedna zawleczka jeszcze jest potrzebna. Dobra, to zaraz wezmę. W warsztacie są zawleczki to. No. Bo tutaj z tym elektronicznym EHR-em to się ciężko robi z tym lemieszem. Weź tą deseczkę gdzieś połóż, to ten, zgarnę tutaj ten brud, co tu po tym lemieszu został. Delikatnie ręcznie. Delikatnie do tyłu. Zgarniemy to tutaj. Albo rozgarniemy bardziej, można by było powiedzieć. Nie było tak jak chciałem, dobra. Ten EHR tutaj, jednak ten elektroniczny, no, podnośnik tylny nie jest taki fajny jak mechaniczny. Tam od razu reakcja jest lepsza. Ciężko będzie. Jak u znajomego też kuburydzę woziłem, to tak samo było. Nie idzie tak ładnie wyczuć to tutaj na tym. Jak kurde teraz. A bo ja nie mam. I to już jest super. Jak ja tu mam ustawione? Szybko, ale za bardzo szybko nie reaguję.
Bar shiftem mi się o wiele lepiej na pryzmie jeździ. Mogę być bardzo mocno przechylony, a nie spadnę z tyłu. Dobra, wezmę spróbuję tak wyjechać. Ogólnie robimy tak, że ja wpycham, a brat za każdym razem jedną łyżkę sypie. Jakoś to idzie, ale no już jest, powiedzmy, na połowie jesteśmy. Nic. No,
widać. Brat syknął. Ja teraz to próbuję. Najgorzej jest, jak za głęboko lemiesz walne, to mi się wtedy zaczyna ślizgać i jest pokaczu, tak? Idzie to tak bardzo powoli. No ogólnie bliźniaki są trochę za wąskie i na przód by się bliźniaki też jeszcze przydały. Bo to miałem właśnie te bliźniaki na przód na parę shifta, żeby to ten na wysłodkach to trzeba mieć tą przyczepność, bo inaczej to nie idzie w ogóle ubijać, wpychać i muszę jeszcze raz. Przód mi się zapada i tak to wygląda. Nie wiem, która godzina. Już jest 20 po drugiej. No i tak to kupka wygląda. Tutaj brat wybiera. No mówię, można powiedzieć, że na środku jesteśmy. Powinno pójść. Już delikatnie się wprawiłem na tym EHR-ze tutaj, bo z początku to tragicznie, no ale już mniej więcej jest, jakoś to wychodzi. Z tyłu budować taką górkę i mniej więcej będziemy już szli powoli do przodu. No, ale na razie to tak, no nie wiem, chyba z ponad godziny już tutaj robimy, no i mamy połowę, także zaraz na przerwę będziemy szli, no i po przerwie jedziemy dalej, także no na razie będę kończył, widzimy się później. No już została końcówka, ale idziemy na przerwę teraz, także widzimy się później. No i dobra, jesteśmy po przerwie. Już jak widać ciemno się zrobiło, no ale działamy. Dobra, wsiadam do ciągnika i jedziemy. Niedużo zostało, może z godzinkę roboty. Trzeba będzie szybko jeszcze karmić,
i będzie koniec dnia już. Jak ten czas szybko leci. No dobra, odpalamy maszynę i jedziemy. Dobra, widzimy się po... No i dobra, mamy już koniec. O jeny. Szybko ciemno się robi. Ten brat teraz zgarnia korytarz akurat. I ten. A ja idę przykrywać. No bo żeby zrobić karmę, muszę przykryć pryzmę, bo folia leży obok. A ten. A no jak to powiedzieć? Nie przejadę przez folię, bo uszkodzę. Także trzeba ją najpierw przykryć. I ten. I wtedy dopiero będę mógł zacząć karmić. Także może. No bo już krowy ogólnie żarcia nie mają. Tam już resztki. A czas dojenia jest, także raczej dojenie mnie dzisiaj po części ominie, bo no tutaj ważniejsze jest, żeby było. Żeby krowy miały co jeść. No tutaj zaraz włączę większe światło. No tak to wygląda. Kurde. Jest wysoka pryzma. Fajnie. Tu pod koniec miałem tą lepszą. Te lepsze wysłodki, to się fajnie jeździło. Trochę za długa ta pryzma wyszła. Tutaj z brzegu będę musiał później zabrać, no bo folię mam dotąd, a tu jednak trochę jeszcze wystaje, ale to podczas karmienia jutro po prostu, albo dzisiaj w sumie nawet sobie wezmę. Tu jeszcze siatka jest, trochę wysłotek na to naleciało, bo jak jeździłem, to z kół spadywało. No ale nic, się weźmie, pociągnie i zleci. No ogólnie, jeśli ktoś nie wiedział, no do dzisiaj rana była zaginiona córka mojej kuzynki. Na szczęście no rano się odnalazła. I ten, chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy udostępniali post i którzy no nawet deklarowali, że będą szukać. No ogólnie dzisiaj rano na szczęście policja toruńska ją znalazła. No nie była w takim... Nie będę chciał też szczegółów dużo mówić, ale no ogólnie no ma depresję i po prostu chciała się targnąć na życie, ale na szczęście nie zrobiła tego. No, aż strach pomyśleć, co by się stało, 14-letnia dziewczyna. No, ten teraz w szpitalu jest i miejmy nadzieję, że jak najszybciej stamtąd wyjdzie. Także, no, dziękuję wszystkim, którzy udostępniali post, bo no, było nieciekawie, tak powiem. Już no obawialiśmy się najgorszego. Tym bardziej, że no miała problemy, miała depresję, że tak powiem, i no i były obawy po prostu, że no ale na szczęście tam wszystko jest ok. Nic się takiego no nic strasznego się nie stało, także no, także chciałem bardzo podziękować wszystkim tym, którzy udostępniali i ten, i szukali, także wielkie dzięki i ten. I co, ja już chyba będę kończył to nagrywanie, bo to nie ma sensu, bo już jest ciemno. Także
Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.